Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec. Oj, zablokowałem się o krzesło. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Chef Life Restaurant Simulator, moi drodzy. I chciałem sobie poćwiczyć w tym odcinku te magiczne nowe rzeczy z księgi kucharskiej. Czyli, co ja chciałem? Chciałem tą zupę, wciąż się uczę. Tylko, wiecie co, pytanie jest teraz takie, czy ja się mogę tego nauczyć teraz, kiedy na przykład, o, tu są jakieś nowe rzeczy, wiecie o co chodzi? Czy ja muszę na przykład nowy dzień zacząć, czy coś? Czekajcie, ale spis treści. Odepnij na razie to. Ale czemu? Nie wychodź mi tak. I odepnij... No, czemu to jest wszystko poprzypinane? Odepnij wszystko, kontrol. O, ja bym chciał się tego nauczyć. I chciałbym sobie to przećwiczyć. Tylko słuchajcie, czy jest opcja, żeby to zrobić? Bo ja nie wiem, czy ja w sklepie? Czy ja tu mam... Aha, aktualnie niedostępne? Czyli my to musimy, słuchajcie, chyba zrobić na kolejny dzień, tak? No to ewentualnie poczekajcie, a może po zamknięciu? Dobra, zamknijmy knajpę. O! Dobra! Tak, bo tam przecież była taka opcja, żeby wciąż zostać się uczyć. Dobrze, Praktyka dowolna. Wybierając pozostanie w restauracji po zakończeniu pracy, otrzymujesz czas wolny, w którym możesz bez ograniczeń wypróbować przepisy. O tej porze dnia nie musisz zajmować się rozwiązaniem restauracją. Spiżarnia jest zamknięta, a menu dnia może w swobodnie... No, dobra, okej. Okay. Laboratorium. Dobra, czyli na drzwi, jakbyśmy chcieli wrócić do normalnego trybu. Okej. Okay. No to czekaj, dobra, to teraz tak. Otwórzmy sobie tą książkę, naszą księgę piękną, przypnijmy sobie to. I teraz pytanie, czy ja na przykład mam te przyprawy? Mam. Okej. Okay. Dobra, czyli słuchajcie, będziemy w stanie to przećwiczyć. Bardzo się z tego cieszę. No to... Aha, ja już dwa wziąłem, świetnie. Okej. Ale czekajcie, bo... No a tego to czemu mi nie dali? Co to za skandal? O, no dobrze, okej. Przygotuj sok marchwiowy. A ja mam taki super robot? No bo oni mi tu każą zrobić... W jakimś malakserze to. A ja takiego malaksera. No jest mikrofalówka, ale. Ale ja takiego malaksera, czekajcie. Posiadam? No nie posiadam. Bo tu co mamy? No nie, no to ewidentnie, zobaczcie, ewidentnie. No potem to się jakby zagotowuje, tak? I potem do lodówki. No świetnie, tylko że pakowanie to jest na wynos. Wiecie co, ale to... to ja muszę taki malakser jakby zakupić? No bo ja nie zblenduję tego. Piekarniki, a to co to? Laboratorium. To nie, to my bez laboratorium chcemy. No wiecie? No bo czekajcie, czy my na pewno nie mamy malaksera? Blender. No a jak, czekajcie, jak się kupowało blender? No o, widzicie? No nie mamy. No mówi nam, że nie. No dobra. To ja bym potrzebował. Jak się kupuje? Opcje? Nie. To ja chyba tego nie mogę kupić? Bo ta spiżarnia jest czekajcie, no zamknięte. Naprawdę, Boże. No bo, czekajcie, jak się ten blat zmieniało? Tu jest użyj kuchenka, ale kiedyś można było, pamiętam, takie robić ciach, ciarach, ciach i było. No to wiecie co, to chyba tego nie przećwiczymy teraz. No, smutne, ale co? Odepnijmy to. Co my tu jeszcze mamy nowego? Makaron. Czy makaron jestem w stanie przygotować? Czy wszystko posiadam? Teoretycznie tak. Przypnij.
To wiecie co, to te produkty... To co ja mam teraz z nimi zrobić? A mogę je odstawić tu? Mogę. Świetnie. Dobrze. To co my potrzebujemy makaronu? Który mamy? Potrzebujemy wody? Co to jest? No wody. I potrzebujemy sera. To też tu będzie ser w tej samej kategorii. O. No nie wydaje się to jakieś skomplikowane, ale dobrze. Zagotuj wodę i ugotuj makaron pewnie, jak się domyślam. To chociaż to sobie, słuchajcie, przećwiczymy w tym odcinku, zobaczymy. A na kolejny to, znaczy, może, nie wiem, a może, no nie wiem jak to zrobić. Zobaczymy, dobra. Daj te gar. Daj te gar, tak po polsku bardzo. Mhm. Włączmy go. I umieśćmy sobie to. Ja wiecie co, pójdę jeszcze po sól. Tak dla pewności. To odstawmy, a weźmy sól i pieprz. Bo nigdy nie wiadomo. Dobrze. Rozpocznij. Dopraw, no widzicie? Wiedziałem, że tak będzie. Zmysł kulinarny. Brakuje soli. Dajmy raz. Myślę, że może dwa? Za mało. Aha, czyli trzy szczypty soli, dobrze. Okej, okay. To teraz przyspieszamy gotowanie tego makaronu. To ja nie wiem, będę musiał, słuchajcie, chyba jakby kolejny dzień otworzyć i w tym przygotowaniu spróbować to zrobić, ten przepis? Ja mogę coś pomieszać? Nie, to się nic nie miesza z tego, co widzę. On się generalnie szybko, fajnie gotuje. Nice. Dobra. Dajmy go tu. Okej, to mamy zrobione. Teraz potrzebujemy chyba zetrzeć coś, tak? Czekajcie, to jest to? Czy to... Rozpocznij, ale czy... Nie, wiecie co, bo ja nie jestem pewny. Tu była księga, czekajcie, tu była księga magiczna. Deska do krojenia. Just, po prostu, czyli dobrze. Okej. Okay. No to dobrze, no to jak tak, to tak. No ale co, to będziemy ścierać? Okej. Okay. No dobra. Co dalej? A czy... A, widzicie, to ja bym chciał, żeby to było więcej podpowiedzi. No, o, no dobra, no to weźmy ten rondel. No i muszę już tu... Och, czemu te palniki są... Ja chcę na więcej palników w kuchenkę. A ta woda to pewnie potem... Ku, na... Nie, to... Że tak ma być chyba, tak? No dobra, i teraz co? Każe nam dać wodę i każe nam może przykryć? A dopraw, a pokaż mi! Czarny pieprz, okej, okay, ale to... czekajcie, ja muszę zdjąć pokrywkę. Dopraw, czarny pieprz. Powiedzieli, że brak dużej ilości. Ja im trochę nie wierzę w to. Dobrze, jeszcze raz. Też trzy? Dobra. Okej, okay, no to przykryj. Aj, to ma tak się gotować, jak się przykryje. No dobrze, a potem co? Aj, potem makaron na patelnię i pewnie to się połączy wszystko. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Ja chcę ten garnek zabrać. Posprzątamy to. Nie. No weź. Weź go stąd. Połóż go tu. No dobra, to się jeszcze robi. To ja chcę tak, patelnię. Znaczy, to ma być patelnia, czy to ma być... Tak, taki głęboki, okej. Łok? Niech będzie, że w łoku to...
Chociaż to, ja bym powiedział, że łok to tak bardziej... Aha, my potrzebujemy... No dobra, weźmy to. Łok to taki bardziej, wiecie... Nie wiem, co oni mi tu każą. Zobaczymy. Łok taki bardziej głęboki, chciałem powiedzieć, o. Co ja zrobił? Weź ten rondel. I daj go na podgrzewajkę. Tak, po prostu just in case. Okej. No dobra, wlewamy. I musimy mixing robić. Okej, nie możemy tego też, widzę, na mocnym ogniu gotować, więc no dobrze, no tak zrobimy. Okej, przechodzimy w drugą fazę i tutaj teraz dodajemy makaron. Cyk. I mixing. Boże, jakie to musi być pyszne. Kocham ser, kocham makaron, słuchajcie. Naprawdę. No i teraz czekamy. Czekamy, a czy coś? Nie, no nie trzeba nic doprawiać, nie trzeba nic solić, ani nic. Okej. A ta druga faza to co? To ta jedna by wystarczyła, słuchajcie, tak myślę. Bo w tej fazie to chyba nic szczególnego się nie dzieje tu. Pomieszamy jeszcze raz. Co by było? O, jeszcze telefon mi się na ładowarce przesuwa i nie chce się ładować. Dziad bezczelny. No kończ już, kończ, bo chcę to nauczyć się podać i umieć to już robić i mieć to w karcie. O Boże, jakie to brudne. No dobra. Nie wiem, co tam zalewasz, ale niech ci będzie. Poznamy nowy przepis, zmień kompozycję. Nie, jest bardzo ładne wykonanie techniczne. A, znasz już przepis na cacio e pepe. Możesz dodać go teraz do swojego menu. Okej. No to ja bym chciał, jak się dodawało do menu, tutaj. Dodaj danie. Cacio e pepe. O. No i dobra, i mamy, słuchajcie, cztery dania. To wiecie co? Ja myślę, że w takim razie zamkniemy teraz knajpę i w kolejnym odcinku przed, bo tam jest dużo czasu, no musimy na pewno kupić ten wyciskarkę jakąś, ale nie wiem, czy mi stać na wyciskarkę, żebym sobie wziął przepis, żeby wyciskarkę o dzień siódmy. Dobra. No to idziemy zamówić rzeczy. Pytanie, jak się... Bo tutaj się... To się tu robiło. Tylko teraz jak to... Personalizuj. Gdzie jest ta wyciskara? Tu. Ale ja nie mogę jej mieć. A dlaczego ja nie mogę jej mieć? Och nie. I co teraz? No dobra, trudno. No to dzwońmy. Same najlepsze produkty oczywiście. 5. 3. 3. I 5. Okej. Zapłaćmy. Wzrost odpowiedzialności. Dobrze. Niech jedzie. A wy coś w ogóle też pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem chyba, że właśnie jak będziemy przekazywać takie dary na cele jakieś tam czy coś, to wtedy właśnie też zyskujemy jakby odpowiedzialność, reputację chyba też dobrą. Już wiecie, powiem szczerze, że nawet nie pamiętam. Dobra, ale ja teraz potrzebuję przypiąć sobie wszystko. A mogę tak po prostu tu z tej pozycji przypiąć? Oj, a cofnij się, po co tak? Mogę. Tylko, że tego... No nie przypnę tak, bo...
O, czekajcie, o tak, o. Trochę na opak, ale jest. Bo niestety, no, jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Co, jak i gdzie. Dobra, dostawa powinna być za sekundkę. I've delivered your order. Okej. Nie, 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 co to jest? No, weź. Jakość. Chociaż u nas jest wszystko, słuchajcie, z jako... O, tu coś mamy. Z jakością. Więc jakby u nas nic nie zostaje, wiecie? Tak naprawdę, bo my chyba aż tyle jeszcze, no nie mamy gości, nie wszystkiego, żeby to pozostawało. Dobrze, wszystko wypakowane. No i teraz jest pytanie, co ja sobie mogę przygotować wcześniej? Makaron? Wiecie, o co chodzi? Co mi tu tak się błyszczy? Tu możemy ewentualnie czekać, no nie wiem, czy ja te pomidory chyba nie mogę skroić ich, ale mogę je sobie po prostu... Dobra. Wziąć. Ale jeszcze bazylka, to. O. Chyba tak możemy zrobić po prostu. Wiem, że chyba rybę możemy chyba ogarnąć. To ogarnijmy sobie ją. Albo nawet, wiecie co, dwie ryby sobie ogarniemy. Okej. Okay. Czekajcie, ja bym wziął jeszcze, może na wszelki wypadek jedną albo dwie ryby. Jedną może jeszcze. Bo nie wiem, może być więcej klientów w kolejnym odcinku i co wtedy? A tak to spróbujemy, wiecie, mieć tego więcej i tyle. Dobra, i my potrzebujemy mąkę, to myślę, że dwa razy. Bo ta sola ma być po prostu w mące, tak? Tak. O, mogę, nie, nie mogę, muszę po jednej, okej. Dobra, mamy dwie sole w mące. Okej, to tutaj na razie chyba wsio. Stąd możemy ewentualnie mięso i nie wiem, czy czy ja bym mógł frytki dać na ten grzew, czy coś? Czy... Kurde, wiecie co? Ja już teraz nie pamiętam, co oni wtedy nam zniknęli. Serio nie pamiętam, co wtedy nam zniknęło. Że okradli nas, powiedziałem, okradli nas. Dobra, weźmiemy dwa steki też. Myślę, że po dwa na razie, tak? Bo tu też zaoszczędzimy czas. I też pisaliście, a weź sobie włącz, niech goście już czekają normalny czas. Nie, bo ja się będę stresował tym, będzie mieć złą opinię i ja chcę grać na chillu, słuchajcie. Po co się stresować? Okej, dwa steki, ale my chyba już więcej nic nie zmieścimy. I ten makaron, no ja nie wiem, czy ja mam go gotować, czy nie. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem. Ewentualnie, wiecie co, może spróbujemy zrobić te balsamico tu. Pomidor. Tylko ja nie wiem, czy... No ja nie mogę tej sałatki tak całej walnąć tu. Wiecie? Tak się teraz zastanawiam. No chyba nie mogę. Co my, czekajcie, co my zawsze gotujemy długo? Nie ten przepis. No my musimy zrobić ten... ten ocet. I ten ocet balsamiczny, to on jest to i cukier z tego, co ja pamiętam, ale... Mogę się zawsze też mylić. Słuchajcie, ja to spróbuję przygotować i spróbuję to wstawić do lodówki.
albo nie wiem. Niech on sobie bulgocze, nie będziemy dawać na najwyższy płomień oczywiście. I zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy w kolejnym odcinku, czy nam jakby to przejdzie. Bo w tym odcinku nie będziemy mieć obsługi, tylko będzie w kolejnym, czyli w środę. No mam nadzieję, że to przejdzie. Wiecie. I muszę pamiętać, żeby zawsze mieć ze sobą sól i pieprz. To jest ważne. Ktoś chce ze mną porozmawiać? W kuchni? Ja teraz nie mogę, ja gotuję ocet, sol, sól, sos, wszystko. To jest bardzo ważne. Kto chce ze mną rozmawiać w kuchni? Tu nikogo nie ma. A ty? Ale... No ja nie mogę, tak, poczekajcie, bo mi się zaraz sos wykipi. Czy coś. Dobra, pomieszamy szybko i wtedy. Ja, wiecie co, jeszcze zmniejszę jego ten. O. No, co byś ty chciał? Będzie mogła działać autonomicznie. Ale biorąc pod uwagę napływ nowych klientów, będziemy też potrzebować pomocy w kuchni. Dlatego będę twoim zastępcą w kuchni, tak jak w szkole gastronomicznej. Kasim dołączył do twojej ekipy jako kucharz. Od czasu ukończenia szkoły gastronomicznej przyszedł bardzo długą drogę, a jego specjalność są ryby. O, możesz przydzielić mu rozmaite zadania w kuchni, ale pamiętaj, żeby zadbać odpowiednio o jego motywację. Aha, czyli ja będę mu mówił, co ma robić. Okej, dobra. Ja chcę zobaczyć, żeby tu mi nie wykypiało to. Dobra, to jak będzie obsługa, jak będzie serwis, to będziemy się martwić wtedy tym. A tam jeszcze jest pan drugi, to zaraz do niego pójdę. Dobra, weźmy to, podkręćmy ten płomień, niech to się skończy już gotować, bo wystarczy, myślę. Okej. I teraz pytanie. Czy to mi z tej lodówki nie zniknie? To się dowiemy oczywiście w kolejnym odcinku. Ja idę jeszcze do pana tylko na koniec i zobaczymy. Wyjścia awaryjne są standardy sanitarne bez zarzutu. Burmistrz będzie zadowolony. Dzień dobry, nazywam się John i pracuję w miejskim ratuszu. Jesteśmy zachwyceni, że właśnie ty zarządzasz teraz tym lokalem. Niezmiernie się ucieszyłem, kiedy burmistrz zaakceptował wasz wniosek. Od początku wam kibicowałem. Witamy w naszym mieście. Mam nadzieję, że ci się tutaj spodoba. Życzę powodzenia. Do którego obowiązku należą... Okej, dobra. Dobra, moi drodzy, to co, my sobie kończymy. Lawki, kiski, besoski, buziakuję was bardzo serdecznie, bardzo mocno. No i będziemy działać w kolejnym odcinku. Także trzymajcie kciuki, żeby było super. Trzymajcie się, buzi, cześć, pa, pa, do następnego.